rozumie tego. Powiedziałem już, bez Ewy nie powinniśmy. Co tu Ewa ma do rzeczy? Po co on co Ewa? Słucham? Nie, nie, pani Ewy nie ma, już wyszła już. A kto mówi? A, pan Michał. Tak, tak, oczywiście, powtórzę. Do widzenia. A, chcemy coś napisać. Sekundkę. Ale musi pan przyznać, że ten pomysł z dzwonkiem to był doskonały pomysł. Mój szwagier Janek to wymyślił. To naprawdę, on się na wszystkim zna i światło zreperuje, i zlew, złota rączka, jak to się mówi. Muszę widzieć Bogdana. Bogdana? Teraz nie ma pana Bogdana, ale jak wróci, to powiem mu, że pan chce się z nim widzieć. Na pewno przyjdzie. Że jesteś. Co się stało? Kazimierz się chce z tobą widzieć. Pielęgniarka tak twierdzi, więc zaraz zadzwoniła. No to dobrze zrobiłaś. O, jest już pan Bogdan. Pacjent chciał pana widzieć. Wiem. Czy może nas pani zostawić samych na chwilę? Tak, ale ja myślałam... Myśleć może pani za drzwiami. Chciał mnie ojciec widzieć. Przypominam... Przypominam sobie ojciec coś? Wszystko? To znaczy? Dlaczego? Dlaczego ojcu nie pomogłem? Wtedy, kiedy ojciec miał wylew, tak? Ale oczywiście, że ojcu pomogłem. No, przecież gdyby nie ja, to ojciec już dawno by nie żył. Zawsze ojcu pomagam. Ponieważ ojciec też pomógł kiedyś mnie. Pamięta tata? Mało brakowało, a wyrzuciliby mnie... Wtedy z uniwerku. I to za co? Za defraudację. Ale ja byłem wtedy młodym chłopakiem i potrzebowałem kredytu. Tak sobie czasem myślę, to nie wiem, komu wtedy ojciec chciał pomóc. Mnie? Czy może sobie? No bo jakby to wyglądało? Zięć profesora relegowany z uczelni, nie? No ale jakie to ma teraz znaczenie? Wszystko zostało w rodzinie. No i co, ja miałbym ci teraz nie pomóc? Twój zięć? Co ci przychodzi do głowy? Wraca ci pamięć, ale to następuje powolutku, fragmentami. To jest normalne,
Rozmawiałem z lekarzami, oni tłumaczyli, że to powraca takimi skokami. Raz skok jest duży, raz mniejszy. Najważniejsze, żebyś teraz wypoczywał i się nie denerwował. Wszystko wróci do normy, gwarantuję. Kto wie, może został ci już ten jeden ostatni skok pamięci i przypomnisz sobie naprawdę wszystko. Nie do wytrzymania. Na szczęście dobrą kartę dają. No wiedziałem, gdzie się z tobą mówić. Proszę pani, małą kawę i wodę poproszę. Co u ciebie? A, dziękuję, nieźle. Medycyna sądowa to jedyne działo medycyny, którego pacjenci nie narzekają na lekarzy. A nie lekarze na pacjentów, co? Dlatego nie zmieniasz specjalizacji? Owszem. Lubię spokój. No ale jak cię znam, nie spotkaliśmy się tu po to, żeby gadać o starych Polakach. No? W czym ci mogę pomóc? No, mam pewien problem. Chodź, śmiało. Facetowi, który pomógł mi się rozwieść, nie odmówi niczego. Słuchaj, prowadzę teraz sprawę o przywłaszczenie spadku. Facet twierdzi, że jego teść, który chorował przez kilka miesięcy, zszedł z tego świata całkiem zwyczajnie. Ale? Ale ja nie jestem tego pewien. Nurtuje mnie pytanie, czy on mógł zrobić coś, żeby go do tego przynajmniej popchnąć. No wiesz, tak, żeby sekcja nic nie wykazała i żeby nie było żadnych podejrzeń. Jest wiele możliwości. Zależy, na co chorował, szanowny teść. No wiesz, niewydolność krążenia, wylew, paraliż, opieka ciągła. Musiał brać leki naparstnicowe. Mm-hmm. Jest na dobrą sprawę. Wystarczyło przedawkować. Zaaplikować na przykład strofantynę bez żadnej osłony. Wszystko wyglądałoby naturalnie. Strofantynę. Chociażby. Naprawdę znakomita kawa. Słuchaj mnie uważnie. Kiedy skończymy tę rozmowę, spławisz pielęgniarkę. Jak to jak? Nie wiem, jak wymyśl coś, już ty to potrafisz. Tak, tak, zaraz, za godzinę ma jej tam nie być. Kiedy wyjdzie, wyjdziesz również. Tak. Nie wiem, gdzie pójdziesz. Do fryzjera, albo do kina, albo gdzie tam do diabła chcesz. W każdym razie w mieszkaniu ma... W mieszkaniu ma nikogo nie być. Ja nie krzyczę, tylko nie lubię głupich pytań. Proszę pani, rachuneczek, proszę. Thank you.
Pani Agato! Siostro! Tak? Tak, słucham panią. Chciałam przygotować leki dla męża na dziś i jutro, ale tego podstawowego już nie ma. Proszę spojrzeć. Ale jak to możliwe? Przydałabym głowę, że jeszcze wczoraj sprawdzałam. Przecież pani wie, jak ja skrupulatnie kontroluję leki. Zawsze uprzedzam przynajmniej dzień wcześniej, że zabraknie. No, ale tym razem pani nie dopilnowała. No przecież pani wie, że regularność w podawaniu tego leku to jest warunek podstawowy. Tak, ja oczywiście, że to wiem. Ale to jedno opóźnienie to chyba jeszcze nie tragedia. Jedno, drugie, trzecie i całą kurację diabli wzięli. Umawiałyśmy się, że będzie pani pilnować leków i że będzie pani to robić solidnie. No, ja naprawdę się staram. No, powtarzam, dałabym głowę, że jeszcze wczoraj było tu pełne opakowania. Ja zupełnie nie rozumiem, jak to się mogło stać. A tak to się mogło stać, że pani jest kompletnie rozkojarzona i zupełnie nie wie, co robi. Zaczynam poważnie wątpić w pani kompetencje. Pani Renato, ja przepraszam bardzo, jak pani może? Nikt tak się jeszcze o mnie nigdy nie wyraził. Zamiast tyle gadać, niech pani od razu idzie do apteki. Tak, tylko że ten lek jest wyłącznie w szpitalnej aptece. No, to proszę pójść do szpitala. Doktor Jakubitka wypisze pani receptę. Tak, oczywiście. Już idę. Przepraszam panią bardzo, mam prośbę. Czy mogłaby pani nie mówić pani Ewie ani panu mecenasowi? Mogliby mieć do mnie pretensje. No niech pani już idzie. Dziękuję bardzo. To proszę się pospieszyć i zaraz wracać. W aptece nie było kolejki. Teraz ludzie tak strasznie chorują, a szczególnie młodzież. Przeprawocowane to dlatego takie nieodporne. Pani Renato, już jestem! No, czas na lekarstwo. Dla pana starszego. Oh.
Zawsze się spóźniasz. Czekam na ciebie już od pół godziny. No przepraszam cię bardzo, że się spóźniłam. Panie Marko, osiadła mi pan konia? Już się robię, pani Iwonko. No co ci chodzi? Nic. Nadal się gniewasz, że się spóźniłam? A kto ci powiedział, że jestem zły? Serce mi to mówi. Idę się przebrać. Tylko się pośpiesz. Biedaczek. Ledwo zipie. A ma jeszcze taką wolę życia. Może się z tego wyliżę. No dobrze. Nie żyje. Matko Przenajświętsza! Pani Renato, gdzie pani jest? Nikogo nie ma. Gdzie oni są? Gdzie oni wszyscy są? Jeszcze nie ma, ale niedługo powinna być. Coś przekazać? Kiedy? Ja sama nie wiem. No, jestem taka zdenerwowana. Pani Renata wysłała mnie po lekarstwa, kiedy wróciłam. To pan starszy już nie żył. Biedaczek. A ja nic nie rozumiem. Niech się pani uspokoi, już nigdzie nie wychodzi. Sam zawiadomię Ewę, jak tylko przyjdzie. Tak na pewno. Do widzenia. Przepraszam za spóźnienie. Słuchaj. Przed chwilą dzwoniła wasza pielęgniarka. Coś się stało z ojcem? A coś się stało? Mów. Ewa, on nie żyje. Fantastycznie. Mało brakowało, abyś mnie przegoniła. No bo wiesz, w tym co robię, lubię być najlepsza. Mam to po ojcu. Tak? Kiedyś ci o nim opowiem. Dlaczego nie teraz? I była tutaj twoja córka Magda. Magda? Szukała mnie? No nie ciebie. Mnie. Jak to? Przecież się nie zna. No chciała się dowiedzieć, czy nadal jestem twoją kochanką. Jest idiotka, no. I co jej powiedziałaś? Prawdę. To znaczy? No misiaczku, chyba się mnie nie wstydzisz. No nie żartuj, ale... No nie, ale to może pokomplikować moją sprawę rozwodową. Chcesz, żeby rozwód był orzeczony z winy Ewy? No jasno. Wiesz, to twoja bezczelność zawsze mi się w tobie podoba. To ci się we mnie najbardziej podoba, co? Nie tylko. Białe lilie i napis nie... Utulone w żalu, Renata z Kamilą.
Tak. No naturalnie. Będziemy pół godziny przed ceremonią i wtedy uregulujemy wszystkie rachunki. Dziękuję. Do widzenia. To jest akt zgonu. Uwielbiam cię. Opamiętaj się. Nie mogę. Uwielbiam cię. Zamieszkaj ze mną. Przecież wiesz, że twoja Iwonka nie nadaje się na żonę. Tak mi przykro, pani Ewo. Cóż, miałem nadzieję. Przyznam się, nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy. Ja nie mogę się z tym pogodzić. Przecież był w coraz lepszej formie. Nawet zaczynał odzyskiwać pamięć. Pisał. Organizm człowieka w wielu wypadkach pozostaje dla medycyny zagadką. Tak, wiem. Dziękuję, panie doktorze. Był pan dla nas bardzo dobry. Nie wiem, jak się panu wdzięczy. Pani Ewo, naprawdę nie wiem, co powiedzieć, ale jeśli to przyniesie pani najmniejszą ulgę, chcę, żeby pani wiedziała, że miał lekką śmierć. To stało się w czasie snu. Dziękuję. Ja mam pieniądze. Kupię dla ciebie willę na Żoliborzu, Mokotowie, gdzie będziesz chciała. Kiedy mam do wyboru luksus i wolność, zawsze wybieram wolność. Wolność? Dobrze, że mi przypomniałaś to słowo. Pamiętaj, że jestem w posiadaniu dokumentów, dzięki którym twój były mąż może być wolny. Jego wolność oznacza koniec twojej wolności. Nie mam racji, skarbie? Nie bądź taki zasadniczy, misiaczku. Ja tylko żartowałam. Chciałam zobaczyć, jaki jesteś seksowy. Prawda? Zanim kupisz ten dom na Żoliborzu, możesz na razie zamieszkać u mnie. Taką lubię cię najbardziej. Słucham. Werner. Kiedy to się stało? Tak, oczywiście będę. Mój teść nie żyje. No co się tak patrzysz? No bo jesteś niesamowity, tobie się wszystko w życiu udaje. Co masz na myśli? No, że jesteś lucky man. Szczęście się ciebie trzyma. Nie mogę zrozumieć, dlaczego obie naraz wyszłyście z domu. Jak mogłaś zostawić ojca samego? To jest niepojęte. Co się stało? Pielęgniarka twierdziła, że zabrakło jakiegoś leku, więc poszła. Ona powiedziała, że to ty ją wysłałaś po lekarstwo. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry. No, musimy pogadać. Niech pan wybaczy, ale się śpieszę. Otrzymałem przed chwilą bardzo smutną wiadomość. O. Mój teść nie żyje. Ja się w lekarstwa nie mieszam. Musiałam wyjść, nie mogłam czekać. No przecież nie jestem więźniem, też mam swoje sprawy. Może gdyby ktoś był, to byłaby jakaś szansa. Boże, ja nie mogę przestać o tym myśleć. Wszyscy kiedyś umrzemy. No jaka ty potrafisz być okrutna. Wiem. Ty uważasz, że to wszystko moja wina. A ja musiałam wyjść. Naprawdę. Mam potworne bóle. Coś mi tutaj rośnie.
Co ty znowu wymyśliłaś? Wymyśliłam, tak? Ja jestem ciężko chora. Może nawet umierająca. Przepraszam, ale nigdy mi o tym nie mówiłaś. Ja nie wiedziałam. Po co miałam opowiadać? Przecież ani ciebie, ani nawet Kamili to w ogóle nie interesuje. Wszyscy jesteście zajęci swoimi sprawami. Nie mów. Raz wyszłam z domu. Raz. A czy ty wiesz, ile czeka się na biopsję? Cały miesiąc. Ja właśnie miałam termin tego badania. Musiałam wyjść. Musiałam. No skąd mogłaś wiedzieć, że Kazimierzeku? Ja musiałam wyjść. Popatrz. No popatrz, tu jest zaświadczenie, że byłam na tym badaniu. Naprawdę jestem chora. Ale kogo to interesuje? Proszę. Woli pan kondolencje czy gratulacje? Nie rozumiem. Czyżby sugerował pan, że się z tego cieszę? No nie. Może się źle wyraziłem. W takim razie kondolencje z powodu teścia, gratulacje z powodu udanego interesu. Nigdy nie przypuszczałem, że może być inaczej. Twardy z pana facet. Staram się nigdy nie dawać za wygraną. Takie skrzywienie zawodowe. Czasem pan mnie zaskakuje. A czasem przerażam.